Cześć, siemanko, jestem Krysman, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i jak widzieliście, to stworzyłem dla was paczkę graficzno-animacyjną raz z loczkiem. Myślę, że paczka wam się spodoba, jest paczka płatna i paczka darmowa. Link do darmowej znajdziecie w opisie. Płatną możecie kupić przeróżnymi metodami, PaySafeCard, PayPal, Blik, naprawdę dużo. Możecie też kupić SMS-em full, ale to później się dogadamy. Oczywiście paczkę zakupicie pod tym mailem, co teraz widzicie, czyli loczek.krespionmałpa@gmail.com. No i tak jak mówiłem, myślę, że paczka wam się spodoba i to tutaj więcej dużo mówić. Teraz zaraz przejdziemy, co się będzie znajdowało w tej paczce. Możesz też skomentować film, też byłoby bardzo, bardzo milutko. Zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, wpaść do loczka, też by było bardzo milutko, myślę, że mu bardzo też. Jak macie jakieś problemy, to piszcie, nie krępujcie się. Możecie napisać na tego maila, co teraz widzicie, czyli krespion.biznesmapa@gmail.com, albo na tego maila, tam gdzie zamawialiście paczkę, czyli loczek.krespion.mapa@gmail.com. Jak macie jakieś bugi, śmiało piszcie, my wam odpowiemy. I napiszcie też w komentarzu, jak oceniacie tą paczkę od 0 do 10. W darmowej paczce też nie jest za dużo efektów, myślę, ale myślę, że też niedługo z loczkiem coś wykombinujemy i dodamy to. Jakieś efekty, myślę, że fajne, więcej. Więc dam oczywiście znać na społeczności. Ogólnie też, sorry, że się trochę powtarzam tutaj mówiąc i tam dalej, jak będę już prezentować, jak te wszystkie efekty wprowadzić i tak dalej. Więc jeszcze raz przepraszam. Życzę wam miłego dzionka, miłego oglądania, a w paczce znajduje się to. Okej, więc teraz wam pokażę, gdzie wszystko sobie pozmieniać. Nie będę wam pokazywać już renderów tych wstawek, bo widzieliście wszyściutko na początku, naprawdę chyba wszyściutko. Więc po prostu wam tylko pokażę, jak to zmienić w Adobe After Effects, w Photoshopie i chyba tyle. Okej, więc myślę, że można przechodzić, przejdziemy sobie do darmowej paczki. Więc tak, dwa razy klikamy i tak, tutaj mamy folder zainstaluj. Tutaj instalujemy ten Saber, po prostu klikamy dwa razy, next, 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 install. Ten plugin jest do tego, żeby mieć Sabera i żeby móc otworzyć inne rzeczy. W płatnej paczce jest to samo, ale później przejdziemy. Dobra, więc idziemy na samą górę do edycji. Jak tutaj widzicie, mamy dwie rzeczy. Mamy like i przejście. Otworzę sobie te dwa projekty. Like sobie otworzę tutaj, w tym w Photoshopie i tutaj sobie przejście otworzę, tutaj open project i tutaj sobie przechodzimy do edycji i like. A okej, więc sobie otwieram tutaj like. Tutaj już nam się powinien dobra, projekt załadować. Ja chcemy tutaj zmienić napis, więc tak, bierzemy sobie narzędzie od tekstu i sobie zmieniamy na przykład napis na, nie wiem, subway, czy co tam chcemy. Zatwierdzamy Ctrl S. Wchodzimy sobie tutaj i tutaj już będziemy mieć ten napis subuj. Jak widzicie, mamy ten napis subuj. Ja chcę na przykład napis, nie wiem, swój nick. To dajemy na przykład, nie wiem, ja dam na przykład Krespion i serduszko jakieś. Dajemy Ctrl S. Jak widzicie, tutaj mamy już nick. Jak wam się to nie zmieni, musimy poruszać i powinno być już wszystko ładnie. Więc to tyle. Ja sobie dam dwa razy Ctrl Z, czy tam kilka. Ctrl S, jak widzicie, tutaj już mamy to wszystko pięknie, ładnie. Dobra, więc teraz przechodzimy już do kolejnej rzeczy. To jest przejście, jak sobie zedytować przejście. Więc tak, ja sobie to otwieram
tutaj w Adobe After Effect. OK. I przejście, widzieliście jak wygląda na początku. Więc tak, wchodzimy sobie tutaj w pre-compost nick i tutaj mamy już nick. Przesuwamy ten to coś, tam gdzie jest już nick. Zmieniamy narzędzie od tekstu. Jak nie mam tej czcionki, to po prostu wyskoczy wam błąd i na środku ekranu będziecie mieli taką czcionkę i na przykład wystarczy, że wpiszecie uni sans na przykład heavy download. Ta czcionka tam wyskoczy, tutaj pobieracie font, klikacie się download i tu się wam pobiera. Więc tak, zmieniam na przykład na nick, nie, Crespion, bo to jest taki krótki nick i on będzie słabo wyskakiwał. I on tak, jak widzicie, wyskakuje, więc to trzeba zmienić. Jak to zmieniamy? Więc tak, wchodzimy sobie w ten główny folder, szukamy te linie pomocnicze tutaj i szukamy tam, gdzie jest tekst, co nie? Okej. Jak tutaj mamy to, musimy jeszcze to kliknąć, jak mamy tutaj na środku, to dobrze jest na środku, teraz przechodzimy sobie tutaj i teraz szukamy w tą warstwę i to dajemy na środek, tam egin. O, coś tak, na środek, to dajemy na środek napisu, ja w moim przypadku to jest tutaj, teraz przechodzimy tutaj i tutaj już powinno być wszystko ładnie, jak widzicie wszystko ładnie pasuje i mamy już swój napis. Ok, więc przechodzimy do kolejnej rzeczy, grafiki, to myślę, że wam nie muszę tłumaczyć, macie tutaj projekty, Photoshop Edit, wchodzicie sobie, patrzcie. Wchodzicie, no i można edytować, można wszystko tutaj robić, możecie napisać tutaj zamiast zwiastun napisać. A jak widzicie, nie ma tutaj czcionki tej, więc klikam wymień i mam się robić taka jakby co, ale to ja bym zainstalować, ale teraz tego nie będę robić, na przykład sobie kres. Nie, możecie to sobie zmieniać, jak grafik wam nie będę pokazywać, wam myślę, że to jest za banalne i dobra. Dalej mamy wyrenderowane, mamy przejście, które już widzieliście na początku, mamy outro, no i tutaj będzie z tej darmowej paczki tyle. A chcesz oczywiście zakupić to teraz na tego maila, możecie napisać, cała instrukcja jest w opisie, tak jak mówiłem już na początku filmów, więc teraz sobie już w sumie polecimy do płatnej paczki. Ok, więc ja jestem tutaj już w folderze z płatną paczką i mamy tutaj masę, o wiele masę więcej folderów. Mamy tutaj do edycji i zaraz wam pokażę, jak to zmienić. Outro, nic nie zmieniamy, nic nie jest do zmieniania, więc możecie sobie coś tam pokombinować, ale to już na własną odpowiedzialność. Off, overlay, animate, myślę, że też tutaj nic to nie jest do zmieniania. Wstawka like działa tak samo jak w darmowej, czyli w sumie wam pokażę. Wchodzimy sobie tutaj do After Effects'a. Open Project, teraz muszę do płatnej paczki, do edycji, wstawka like. Ok, myślę, że po prostu w like'u nic nie ma do zmieniania i tyle. Jedynie co możecie zmienić, to nie, zamiast dziękuję można dać, tu mamy daj like, to trochę w lewo damy, daj like, tutaj mamy, to wchodzimy sobie do Photoshopa, otwieramy to, tutaj dajemy na przykład siema czy coś, Ctrl S, dobra. Teraz trzeba hop dać tutaj i tutaj mamy siema, jak widzicie, i można dać na przykład odwrotnie, że tutaj jak mamy niebieski, to tutaj damy na przykład nie wiem, Crespion, co nie? Crespion, a tam siema i tak to będzie wyglądało, wyskakuje coś takiego i się zamienia na siema, ale ja tego nie robię, bo to nie ma sensu. Hop, dziękuję. Mamy i tyle tutaj zmieniamy, bo to tu można więcej robić i idziemy do kolejnego. Dobra, dalej mamy przejście. Przejście wam pokażę, jak to tutaj zrobić, bo to też troszkę inaczej jest, bo to jest inny projekt, już wam pokazuję. Jak mamy przejście. To wchodzimy tutaj, mamy wnik, mamy tutaj i dajemy efekt taki i na przykład Crespion. Co nie? Teraz dajemy linie pomocnicze, dajemy tutaj agin, wyśrodkowujemy, klikamy na klawiaturze G, Y, przepraszam, to dajemy na środek i mamy już piękny tekst, który nam wyskakuje ze środka i tyle, jak widzicie. Jest naprawdę spoczko. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, która jest wstawka live. Pokazywałem, subskrybuj, nie będziemy zmieniać, ale wam pokażę wstawkę Discorda, która się prezentuje. Tak, już wam tutaj otwieram. Jak macie też problem, to oczywiście piszcie, nie krępujcie się. Dobra, mamy tutaj Discord, mamy tutaj
nick. I patrzcie, tutaj wchodzimy tutaj, nick, klik, klik. Tutaj wchodzimy w tą warstwę i tak, tego nie wyłączamy. Tylko klikamy tutaj na klawiaturze, klikamy Ctrl plus T albo narzędzie i na przykład dajemy ekipa, co nie? Link oczywiście w opisie, S na tym, dajemy tutaj, hop, na środeczek, ładnie. I tak to wygląda, jak widzicie, patrzcie, hop. To nam zaczyna lecieć, tutaj mam ekipę krespione. Wstawka Facebook, tak samo, Facebook, nick, klik, klik, nick, tutaj zmieniamy. I wstawka Instagram, jest tak samo, Instagram, całość, nick i tutaj zmieniamy. Jeszcze tutaj wchodzimy w pre-compost, co nie? Myślę, że łatwe, dalej sobie przechodzimy do zaraz zaczynamy. Patrzcie, zaraz zaczynam też, nie ma co tutaj zmieniać, po prostu normalnie odliczenie i ważne, renderujemy sobie to, musicie wyrenderować, bo jakbym ja wam to wyrenderował, to by ważyło za dużo, więc klikamy Ctrl M i tutaj, tutaj wybieramy 60 klatek, tutaj dajemy losses, quick time i alfa, RGB plus alfa, klikamy OK, ten gdzie nam się to ma wyrenderować, więc tyle stąd, więc tak, teraz do przejść. Mamy tutaj takie coś, co też widzieliście na początku. Jakieś linie, partikle, gradienty tutaj jeszcze są, których nie pokazywałem. I tyle. Jakieś tu są jeszcze paski inne falowane. Dobra, przechodzimy dalej. Grafiki. Mamy tutaj, jak widzieliście, avatar, banner, grafiki za darmo, którą Loczek oczywiście robił. Link do niego znajdziecie w opisie. Jakby ktoś się pytał, czemu to jest taka grafika, bo Loczek robił zdjęcie telefonem. Wy możecie dać tutaj swoje zdjęcie i będzie lepsza grafika. Więc tak, miniaturka. Mamy tutaj tak, tutaj macie overlay, nie będę w niego wchodzić, bo było, bo tak łatwo SSO zrobić. Tutaj promowanie i ocenianie kanałów, jak widzicie też mamy. Lecimy dalej do folderu, nie ruszaj, bo popsujesz, tutaj nic nie zmieniamy, nawet mojego awataru, spokojnie, nigdzie go nie ma, po prostu nie ruszamy, jasno, czy już wychodzę. Jak usuniemy to, no to nie mamy tutaj tej ramki, dobra. Idziemy dalej, Photoshop Edit, jak tutaj mamy tutaj Avatar Edit, możecie sobie pozmieniać, żeby nie było, patrzcie, ja tutaj otworzę już wam na własnych oczach. Dobra, i tutaj macie instrukcję, ładnie jak wszystko zmienić, instrukcję jak zmienić kolory i tak dalej. I tutaj macie instrukcję, ja tego wam już nie będę pokazywać, jak macie tutaj instrukcję. Macie tutaj jeszcze Avatar, wam pokażę. W Avatarze nie ma instrukcji, bo jeszcze nawet tego nie sprawdzałem. Mamy tutaj możliwość, nick po prostu zmieniamy. Te na klawiaturze i tutaj dajemy nick. Jak nie macie czcionki, trzeba zainstalować. Nie wiem, jaka jest czcionka, ja miałem. Miałem jakiś font pack, ale dobra, nieważne. Mamy tutaj wstawka like, promowanie, ocenianie kanałów. Wstawka like, możecie to edytować jakby co wszystko w niej, tak jak tu już wam pokazywałem. Wstawka subskrybuj, też możecie w niej edytować. I zwiastun kanału, tak się prezentuje miniaturka. Dobra, to już było w darmowej paczce, ale okej. Wyrenderowane tutaj wszystkie macie oprócz. Zaraz zaczynamy chyba. I to co mieliście na początku, tylko już wyrenderowane. I tutaj mamy zainstaluj, mamy kilka czcionek, jakby co. Ta oto, ta czcionka i ta czcionka, to jest coś innego. Mam tutaj jeszcze saber, więc to sobie wszystko instalujemy. Instalujemy tę czcionkę, wchodzimy w to, klikamy zainstaluj. Mamy tak, bo w sensie nic mi się nie stanie, bo już mam tę czcionkę, już mam zainstalowaną czcionkę. No okej, więc oczywiście chcecie zakupić paczkę, wszystko znajdziecie w opisie. I co ja mogę więcej gadać? Myślę, że za 20 zł fajna jest taka paczka. I zapraszam was na zakończenie tego odcinka. Okej, więc jak wytrwałeś do końca tego odcinka, daj znać w komentarzu, tak jak zawsze. Oczywiście też nie zapomnij wpaść do Loczka, zasubskrybować go, zostawić mu łapkę, cokolwiek po najnowszym filmem. Myślę, że go to bardzo zadowoli. Mi też możecie zostawić subskrypcję, wpaść na mojego Discorda, który oczywiście link jest w opisie. Życzę wam miłego dzięka, zapraszam was do kolejnych filmów, co będą już niedługo. Myślę, że bardziej się będziemy rozkręcać tym. Jeszcze chciałem dodać, że cała instrukcja, jak to zamówić, jaki tytuł i tak dalej, znajdziecie wszystko będzie w opisie, naprawdę wszystko tam znajdziecie filmami. Życzę wam miłego dzień. Siema!